jest sucho, czy nawet bardzo sucho, i dlatego rozmowa na temat wody, na temat hydrogospodarki w naszym kraju na najbliższe lata. Ale o innych rozmowach z posłami Porozumienia Jarosława. Ja pierdolę. Widzisz, mało brakowało, Grzesiek, że byłoby po nas. O kurwa! Co za debil! Ty, no powiedz, nie? No idiota ty! Na czołówkę bym pojechał. Ja pierdolę. Co on robi? Czekaj. No jedziesz, baranie jeden. To, co jest zapisane w tej ustawie, jest naruszeniem przede wszystkim pewnej niezależności w zakresie stanowienia, a w zasadzie w zakresie prawnym, tak? Jurysdykcji Hongkongu. To są te dźwięki. Tak, to jest muzyka najlepsza pod słońcem, zwana bogatemny i gromi. 20 minut po godzinie 14 i słoneczne sejfy. Dzisiaj do wygrania wielka kasa. Weź, ty się puknij, człowiek. Debil. Się
jaką prędkością jedziesz? Przepisową. Nie, gówno prawda. Ale kto ma pierwszeństwo na rondzie? Ten, kto wjeżdża, czy ten, kto jest na rondzie? Ja już byłem. Jak ty był, jak ja byłem na rondzie? Wjechał mi pan na rondo. I nie szczy, Lubo, na ty nie jesteśmy. Starszy niż 24 lat. Na co Hugh Hefner odpowiedział: spokojnie, ja też. Podobnie jak Emily Flood, ona w kategorii twórczość dołoży budowania, ale dopiero po odcinku. Powiedziałem po odcinku, bo wcześniej jeszcze musicie zrobić kilka rzeczy. Zasubskrybować mój kanał. Przypominam, że mam 200 tysięcy subskrypcji i wbijajcie na moją nową serię piosenki, które Ryo daje, i subskrybujcie. Jeszcze nie wszyscy to zrobili, więc przypominam. Debilu ty jeden. Gdzie kurwa się wpierdalasz?
miasta potwierdziły, że koronawirusem zakaziło się 108 kolejnych mieszkańców województwa. Nie są to już przypadki skopań, uspokaja rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiak. Ale nie spodziewałem się, że pójdzie lepiej. Aha. Ten na jakim czerwonym przejechał. No i co? No i co? Kurwa. Gamoniu. Truska, ty już robisz? Nie, jeszcze nie. Nie mam. Nie, na razie nie miałam kiedy, ale muszę zrobić, bo zaraz nie będzie. No bo mówiła, że kupiła za 700 takie słodkie. Ja pierdolę, co za baba! Co czy ty jesteś nienormalna? Na ciebie trąbiła, czy ty na nią? Ja na nią! Co za kretynka! No widzicie, trzeba uważać? Pewnie jakaś głupia z Warszawy. Jakaś Paula, wyjechałaby mi walnęła w samochód.